Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jak widzicie po tytule, chciałabym Wam dzisiaj pokazać takie mega szybkie do zrobienia ciasto. To jest tak zwany ucieraniec, który każdemu wychodzi. Jest mało składników, tutaj większość widzicie, ale jeszcze tak, o powiedzmy, prawie wszystko tutaj. Ja mam sprzęt, więc kuchenna, wiecie. Na potrzeby tego filmu nie będę specjalnie wszystkiego zestawiać, więc mam nadzieję, że Wam to jakoś nie będzie przeszkadzać. No i do tego ucierańca potrzebujemy szklankę cukru, półtorej szklanki mąki, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, dwie łyżeczki cukru wanilinowego, albo najlepiej jakby to był waniliowy prawdziwy, pół margaryny, cztery jajka i jakiekolwiek owoce, jakie macie. Pieczemy w 195 stopniach do 200, około pół godziny. Ja właśnie teraz sobie nastawię piekarnik, bo mój piekarnik dość długo się nagrzewa, więc podejrzewam, że i tak się nie zdąży nagrać, zanim to zrobię. No i co? No i jedziemy. Ja tutaj już przygotowałam mąkę, bo nie chciałam pylić. To jest mąka ta wrocławska Basia, idealna do naleśników, ale ja ją stosuję do wszystkiego. No i tak jak mówiłam, półtorej szklanki, ja ją przesiałam, ale też przesiewać nie musicie, ona bez przesiewania też spokojnie wyjdzie, bo już robiłam to ciasto milion razy i jest ulubione, jest jednym z ulubionych ciast Seweryna i wiecie, co chwilę mnie molestuje, żebym nie robiła. Dalej dajemy szklankę cukru. Mam nadzieję, że Wam nie zasłaniam, bo tak za bardzo nie widzę. Czekajcie, może sobie ustawię tak. O. No więc szklanka cukru. To idzie sobie na bok. Dalej mamy łyżeczkę proszku do pieczenia. Jeszcze ociupinkę. Ok. Dalej mamy dwie łyżeczki cukru. Wanilinowy, to jest wanilinowy cukier. Boże. Ale najlepszy waniliowy, wiadomo. Ja dodam ociupinkę więcej, bo ja lubię jednak, jak jest taki smak waniliowy bardziej. No i teraz w przepisie nie ma tego, ale ja uwielbiam dodawać wiórki kokosowe, bo to ciasto jakieś takie się, jest inne po prostu, takie bardziej w środku wilgotne. No i po prostu też dlatego, że uwielbiam wiórki kokosowe, Seweryn też, więc ja daję jeszcze sobie tak, no takie półtorej garści takich wiórków. Już mi się kończy paczka. Dość często robię to ciasto, więc szybko się to zużywa. Tak naprawdę możecie dodać różnych rzeczy, na przykład mielonych migdałów możecie też dodać. No i dobra. Do tego cztery jajka. Ja już jaja sobie tutaj wybiłam do miseczki. I ja to wrzucam po prostu wszystko razem. Także wiecie, żadnej filozofii tu nie ma. No i dalej mamy tutaj połowę margaryny. Ja używam zazwyczaj kasi w kostce, więc to dodajemy tutaj. Ja roztapiam w mikrofali zazwyczaj, żeby było takie płynne. I odstawiam właśnie na chwilę, żeby nie było gorące, żeby jajka mi się nie ścięły, więc to było już zimne. No i co? I teraz bardzo prosto. Mikser, ciach, ciach, zakładamy wszystko, o. I na początek daję takie średnie obroty. Ja mam tutaj na maksa siódemkę, więc ja daję tak na czwórkę najpierw, a potem dopiero na maksa.
No i ciasto już jest zmiksowane. Tak jak widzieliście, wszystko razem. No i teraz wylewamy po prostu na blachę. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jakie ma wymiary ta blacha moja. Ale jak ktoś będzie zainteresowany, to niech da znać. To wymierzę i spiszę. Generalnie ja to, wiecie, robię tak dużo rzeczy na oko. No i te wymiary blach też tak na oko sobie dobieram. No więc tutaj staram się jak najwięcej tego ciasta wybrać, żeby nic tu nie zostawić. No dobra, niech będzie. No i teraz wyrównuję delikatnie sobie tutaj wszystko, żeby na tej blasze ładnie było. Blachę mam wyłożoną papierem do pieczenia, jak widzicie. Zaraz te klamerki ściągnę, które tu widzicie. Tylko po prostu one mi ułatwiają życie. Wiecie, w momencie, kiedy nakładam sobie ciasto, bo po prostu ten papier mi nie ucieka. No i w ogóle może się wydawać, że jest bardzo mało ciasta na blaszy, ale ono urośnie dość dużo. I serio, naprawdę, ja myślałam na początku, jak robiłam to ciasto, że właśnie jest bardzo mało tego ciasta, no i zrobiłam podwójną porcję i potem mi takie gigantyczne coś wyszło. Także naprawdę to jest grubość tego ciasta, no mniej więcej taka, może nawet nie, ale spokojnie, spokojnie to urośnie i będzie wszystko gites. No i teraz ja dodaję do mojego ciasta dzisiaj wiśnie, bo mam wiśnie z mojego drzewa. Są świeżo wydrylowane, zebrane, w ogóle świeżo. No i też lubię czereśnie, porzeczki można dać truskawki, tak naprawdę cokolwiek, jakiekolwiek owoce Wam przyjdą do głowy. No i po prostu rozkładam. No i też musicie pamiętać, żeby w tym cieście te owoce rozłożyć dość tak właśnie, no żeby tych owoców było dość dużo, bo to ciasto tak, jakby te owoce wpadają w to ciasto i wtedy jak macie za mało, to wydaje się, jakbyście mieli tylko po dosłownie kilka owoców na tym cieście, także naprawdę dość tutaj dużo ich musi być. Nie żałować tych owoców. Nie bójcie się, to nic się z tym ciastem nie stanie. O. Także tutaj dodajemy tych wiśni. Akurat, nie wiem, wymierzyłam na oko dosłownie. I jak widać, idealnie mi to wyszło. Także tak, no tak będzie wyglądało to ciasto. Okej. Mam całą czerwoną rękę od wiśni, ale to nic. No i jeszcze na wierzch, słuchajcie, można posypać delikatnie cukrem. No bo wiśnie są kwaśne. Teraz muszę sobie jedną ręką poradzić. Wiśnie są dosyć kwaśne. I taką dosłownie cieniutką warstewką i wtedy taki też fajny karmelek się zrobi. Tak więc taką cieniuteńką, dosłownie warstewkę na te wiśnie. No i teraz ja już czekam na mój piekarnik, aż mi się nagrzeje. Przy okazji tutaj wysprzątam w kuchni, dużo sprzątania nie ma. Miska od miksera, szklanka i miseczka, więc naprawdę mało sprzątania. Jak widzieliście, bardzo szybko się to robi. Ciasto jest już takie na surowo gotowe, więc poczekamy. Ja piekę w piekarniku ustawionym na góra dół 190 stopni, 195, między tak około 200. I ja piekę to ciasto 40 minut.
Ale to musicie patrzeć, bo każdy piekarnik ma inaczej. Mój piekarnik po prostu już jest starszy troszkę, no i on potrzebuje więcej czasu na to ciasto. Jak będzie upieczone, to Wam wszystko pokażę potem. Ciasto jest już upieczone, już jest wystudzone, tak? I zobaczcie, jak wyglądają owoce. To, co mówiłam, że musi być ich dużo. Ja praktycznie, jak widzieliście, miałam całe ciasto pokryte owocami, a jak się upiekło, no to widać tak, jakby jeszcze brakowało. Ale i tak ta ilość będzie całkiem spoko. Także ja teraz posypię cukrem pudrem, jeszcze tak delikatnie na wierzch, pokroję, no i zobaczycie wtedy, jak wygląda już na talerzu. No i tak wygląda ciasto już na talerzu. Jak widzicie, urosło dość dużo, bo jest takie no, dość wysokie. Więc tak jak mówiłam, to, że jest mało na blaszy, nie znaczy, że ciasto będzie małe. I zobaczcie, jak ładnie owoce powchodziły do środka. Przez to ciasto nie będzie w środku takie suche. I naprawdę już taki malutki kawałek posmakowałam. I z tymi wiśniami wyszło super. Ja robiłam też z czereśniami. Mówię, no tak naprawdę możecie położyć owoce, jakie macie ochotę. Tak naprawdę tutaj wszystko wyjdzie. No to mam nadzieję, że zrobicie, pochwalicie się, wrzućcie zdjęcia i dajcie znać, czy Wam smakowało. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa, pa!